Pierwszym naszym poradnikiem będzie właśnie farma kurczaków, jeśli wam się spodoba content to możecie zasubować kanał, jeśli nie chcecie przykapić właśnie takich poradników jak farma kurczaków, a jeśli wam się sama farma spodobała kurczaków no to możecie zostawić łapeczkę w górę. No co, zacznijmy więc, e, e, zacznijmy więc o omówienia e, samej farmy. Sama farma jest łatwa i szybka w budowie. E, daje nam upieszone mięsko kurczaka oraz pióra. Na sam początek jest to idealny, e, idealny sposób na jedzonko i takie tam, e, jak to się działa? Działa to w prosty sposób. Jak widzicie, tu są nasze kurczaczki, które, jak wiecie lub nie wiecie, e, jeden bloczek ma ograniczoną ilość e, stworzeń, które może przebywać na tym bloczku. Więc to w prosty sposób. Zrobimy takie coś, na potrzeby usunę tylko dwa koble, e, zapchamy te trzy bloki. O. Wtedy e, kurczaki jak widzicie, będą się same spychać na lawę, a my będziemy zdo zdobywać e, pożywienie. E, ja używam oczywiście jak co respią, wy będziecie no normalnie używać. One tam e, oczywiście tam na jakiś czas respią te kury, ale. Uwierzcie mi lub nie, to i tak jest wygodne w użyciu, jak widzicie. Tylko w tym momencie lepiej, żebyście zagrodzili, żeby jakieś kury nie wyleciały. Też nie może ich być zbyt dużo. Najlepiej tak z tej pozycji strzelać i... Jak widzicie, wszystko tam wpada. Oczywiście tam jest jakaś ograniczona ilość kurczaków, które nie umrze, bo one muszą blokować. Jak widzicie, yy, jest tego dużo. Tak więc, jak to zbudować? Czemu ja mam w ogóle koblę w ekwipunku? Wyrzućmy to. E, jak zbudować naszą farmę kurczaków? A Zacznijmy od budul budulca. Budulec jest... no trzeba mieć budulec, żeby zbudować, tak? E, jakąś płytkę, byle jaką, szkło. Najlepiej 5 skrzyniach, musimy gdzieś to zbierać. Dozownik będzie nam wrzucał te mięsko i resztę. Klapa, żeby właśnie z tej klapy strzelać. La Wiadro lawy, żeby postawić lawę i... Po prostu umożliwić umieranie tym kurszakom. Lei, który będzie transportował z dozownika e, na, na, na nasze mięsko do skrzyni. Komparator, e, oczywiście, żeby stworzyć zegar. Nie wiem, czy mam tu kolejny stack. Redstone i e, Przekaźnik. Tak więc, od czego zacznijmy? Zacznijmy od tego, że tutaj muszą być cztery bloki. Deszcz. Deszcz. Ojojaj. Oj. To zobaczymy się za chwilę, wyłączę tego. Deszczu. Pytam was po małej przerwie. Zrobiłem tą małą przerwę z powodu deszczu. Eee, tak więc budujmy dalej. Mamy skrzynkę postawioną, tutaj już mamy kobel. Eee, tak więc zacznijmy od lejka. Eee, lejek stawiamy z shiftem, nakierowujemy na skrzynkę. Jak widzicie, lejek teraz przyczepił się do skrzyni. Tak więc eee, będzie on przechwytywał wszystko z dozownika. Który właśnie będziemy kłaść, połóżmy tutaj płytkę, i tutaj, w tym miejscu, dokładnie w tym, tylko tutaj już wyrównamy, bo i tak będziemy musieli to zrobić. Tutaj składziemy dozownik. O, nie tutaj, tylko tutaj. Wracając, dozownik to ma to, 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 taką, to, taką buźkę okrągłą, jak coś. Tylko tak mówię, żeby potem nie było, że ktoś się pomoli, pomyli, bo. E, poje, podajnik jest podobny, tylko ma tę in, inną buźkę. Wracając, e, teraz zbudujmy zegar, który umożliwi nam właśnie e, automatyczność samej farmy kurczaków. Stawiamy go dokładnie tak. E, musimy wziąć e, komparator, który postawimy. Teraz się tak, tak, musimy postawić te takie dwa czułki muszą być bliżej odbiorni dozownika. E, co teraz? Przekaźniki. Przekaźniki kładziemy tutaj i tutaj, a sam resztą w tym miejscu, w tym i miejscu i w tym miejscu. I teraz e, robimy symulację. Wszystko jak widzicie, jest przerzucane ładnie do skrzynusi naszej. I już sam mechanizm e, zegarka działa w tym momencie. Dobra. Musimy jakoś to obudować. Nie chciałem tutaj. Stawiamy tutaj szkło. Stawiamy również e, kobla. Możemy tutaj też już postawić. I teraz tak. W tym miejscu będzie lawa. W tym miejscu. Tak więc gdzieś musi być jeszcze. Um, czekajcie. W tym miejscu będzie lawa, tutaj będzie jeszcze. E, czy to jest za nisko? E, zobaczymy za chwilę. E, 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 chyba tak, dobrze jest teraz. E, wracając, musimy postawić lejek, który nakierujemy na dozownik, żeby trzymał się dozownika. I jeszcze dwa następne lejki. To będzie podłoga e, naszych kurczaczków, jak widzicie. Tutaj. Tak, więc obudowujemy ją. Oj, tutaj postawiło mi się. ja, nie dosięgam. Tu będą nasze kurczaczki. Obudujmy to dokładnie. Tak, lawę możemy już tu postawić na tej wysokości. Tak, tak. Bolałem się upewnić. E, bo na pamięć nie, nie pamiętam dokładnie jak to idzie. I co? To już jest prawie koniec. Tutaj można obudować, nie tym. E, obudujmy sobie tak. Hmm. I tak. Oj. Obudujemy. Kurczaki mogą być na jednej kratce. I kładziemy klapkę. I co i tyle mamy wybudowane oczywiście można schodki sobie dobudować jak ja tutaj weźmy sobie jajeczka i przetestujmy to wszystko eee, powinno wszystko działać tak więc testujemy napełniamy oczywiście kurami i wszystko działa chyba trochę z... nie wszystko jest dobrze. Możecie powiększyć sufit jak chcecie, bo jak widzicie w pewnym momencie ciężko już rzucać. Chociaż zależy pod jakim kątem wrzucacie te jajeczka. Rzućmy zamiast tych jajek tamtych, wrzućmy te. Takie normalne. Jak widzicie, wszystko działa. Kurczaki umierają, zdobywamy tutaj mięsko, piórka. Nasza farma jest skończona. No co, teraz ja już się z Wami żegnam. Jeśli Wam się sposobo, yy, spodobał ten yy, sposób na farmę z kurczaków, możecie zostawić łapkę, a jeśli nie chcecie przegapić kolejnych poradników z Minecrafta, to możecie zostawić suba. Dobra, no to cześć. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny i zaszczyciłeś dzięki niemu czas, strzel łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a jeśli chciałbyś mnie wesprzeć, to prowadzę mój drugi kanał, gdzie zapraszam ciebie również tam. Mojego dnia, cześć.